Siemanko, leśne ludziska. Podkusiło mnie coś i wziąłem, znalazłem starą puszkę i przygotuję dzisiaj sobie zwęgloną bawełnę. Tak, będę dzisiaj to robił pierwszy raz, jeszcze nigdy nie miałem okazji zwęglać bawełny. No i wam się przyznam, że jeszcze nigdy nie odpalałem krzesiwem kowalskim, ale zamierzam kupić i sobie trochę potrenować. Starą jakąś puszkę ze stali znalazłem po perfumach, nie będę reklamował firmy. Chociałem trochę szmatek, nie wiem, może jeśli wy macie jakieś lepsze patenty na zwęglenie bawełny, z bawełny, albo jeśli robię coś źle, no to napiszcie w komentarzu. Trochę się przygotowałem przed tym filmem, mam nadzieję, że mi się wszystko uda, ale wam pokażę z bliska, jakie kawałki, jak ta puszka może jest wykonana. Może tak, mamy puszkę po perfumach. Logo zakryłem palcem, żeby nie było widać. Tu zrobiłem dziurkę nożem, żeby wylatywały te związki, które są w naszej bawełnie, i takie kawałki tej bawełny. Stara jakaś koszulka. I tak, nie wiem, czy nie jest za mało może, ale nie wiem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Zabieram się za może... Najpierw znajdę trochę suchego drzewa. Dobrze, że dzisiaj na naszej miejscówce jestem. Są deski sosnowe, to trochę sobie takich drasek porąbię. Może szybko mi się uda rozpalić ogień. No, jak widzicie, drewna tutaj nie brakuje. Wezmę dusz Esi. Trochę narąbiamy takich drasek. Chwila nieuwagi i palec skaleczony. Dlatego zawsze się zabiera apteczkę, pamiętajcie. No dobra, to lecimy dalej. Jeszcze taki kawałeczek. No dobra, to rozpalamy ognicho. Musicie mi wybaczyć, bo nie wziąłem krzesiwa. No nie wziąłem. Ale jedną zapałką odpaliliśmy. No dobra, rozpalimy to, żeby było więcej żaru. Będziemy zwęglać naszą bawełnę. W międzyczasie przygotuję sobie bawełnę. Mam taki drut miedziany, tą puszkę po prostu obwiążę ściśle, żeby się nie podnosiła, bo
takie coś starczy. Ognicho się zaraz rozpali, czekam jak trochę żaru będzie i będziemy to wrzucać. Nasze ognicho się pali, ale czekam jak zrobi się więcej żaru. Zaraz tą puchę już wrzucę. Dobra, i wkładamy naszą puszkę i będziemy obserwować. No i tą dziurką wylatują te wszystkie pary chemiczne zawarte w tej bawełnie. Dym zasłonił. O, dobra. Czapką trochę przebieję. Masakra. Dobra, podejdziemy z drugiej strony. O. Może będzie widać. I nasza bawełna sobie powoli dochodzi na takim małym, spokojnym ogniu. Zaraz będę to ściągał. Już około 3 minut jest. Ale jeszcze poczekam minutę dla pewności i będziemy ściągać. Ściągamy naszą puszkę z ognicha. I poczekamy chwilę, jak ostygnie. Dobra, zobaczymy, czy nam wyszło. Chwila prawdy. Udało się. Ładnie uwęglona. Taka puszysta jest bardzo. Super, cieszę się. No, planuję tylko krzesiwo kowalskie kupić i pobawić się właśnie z takim starym ekwipunkiem. Krzesiwo kowalskie, skóra, bawełna, wełna. Jak teraz chłopaki z Universal Survival zrobili sobie no super przygodę. Rafał z Kubą do Idaho. No mega, mega klimat. W takim właśnie starym, traperskim stylu. Też chcę spróbować takiego czegoś. Nie to, że zgapiam, ale no o to chyba chodzi w naszej pasji, hobby, żeby próbować nowych rzeczy. Dobra, bawełna zrobiona. Dobrze, moi drodzy, ja się będę powoli zbierał. Mam nadzieję, że ta zwęglona bawełna mi się udała, no ale dopiero będę zamawiał to krzesiwo. Planuję właśnie serię takich filmików bushcraftowych nagrać w starym stylu. Zmienić swoją garderobę, odzianie i coś bardziej takie rękodzieło może zrobić. No zobaczymy, na razie mam taką mniej więcej wizję. No ale jeśli będziecie chcieli to zobaczyć, to zostańcie ze mną, obserwujcie mój kanał. Zapraszam Was do subskrypcji i kliknijcie w ten dzwoneczek. I wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Dobra, trzymajcie się, na razie.